Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry, tym razem bez Pawła, bo będziemy sobie testować nowy samochód. Niektórzy mówili, że te nowe pojazdy, które będziemy mogli tuningować w mobilnym centrum operacyjnym typu Technikan opancerzony albo Insurgent opancerzony, dodatkowo opancerzony, to będą dodatkowe pojazdy, niezwiązane z tymi, które już mamy, a tymczasem ja chyba mam nawet kupionego Technikana, mojego starego. Jak sobie go zamówię w Pegasusie, to będzie już ulepszony i będzie już taki mój. Kiedyś go kupowałem, pamiętam. To był jeden z takich gorszych zakupów. Czy ja będę go mógł tuningować w mobilnym centrum dowodzenia? I jak tak, to za ile? Bo ja kurczę, mi się już kasa kończy powoli. Ale spokojnie, mam jakieś tam magazyny jeszcze do sprzedania, także jakąś tam kasę jeszcze będę mógł sobie zarobić później. Więc tak, jest sobie Technikan taki zwykły. I teraz weźmiemy sobie mobilne centrum dowodzenia. Wezwiemy, pyk. Tak, i ten pojazd, pokazuje mi się komunikat, można tuningować w mobilnym centrum dowodzenia. Tylko musimy do tego mobilnego centrum dowodzenia najpierw dojechać. I teraz pytanie. Znaczy, tuningować go można, ale podejrzewam, że będzie trzeba jeszcze zbadać jakieś dodatkowe rzeczy. Dobrze, jest mobilne centrum dowodzenia, no bo... Tak jak na przykład w przypadku Tampy, to do Tampy musimy odblokować kolejno jakieś tam ulepszenia, jakieś tam nowe działko i tak dalej, i tak dalej. Tutaj podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo podobnie. Zajeżdżamy sobie, mobilne centrum dowodzenia jest na górze. Zobaczę, czy cokolwiek będę mógł zmienić. Ulepszenie samo będzie kosztować już pewnie cały mój majątek obecny. Okej, okay. I wjeżdżamy. Pyk. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Ulepsz. No, nie tak drogo. Tak. Tak. Zastępuję. Aha, muszę... Czyli teraz będzie to jako mój pojazd taki osobisty. Bardzo fajnie. Tylko muszę znaleźć jakiś taki pojazd, który mi tutaj nie jest potrzebny, bo już mam wszystko pełne. Phoenix mi się podobał. A tego nie pamiętam, ten chyba... Nie wiem, co tu usunąć, bo właśnie z tym tuningowaniem z Pawłem to trochę miejsca mi teraz brakuje przez to tuningowanie z Pawłem. Jakiś tam zaraz, jakaś grata się wywali. Grangera mało używałem, Saddler. Granger. Granger jeszcze jest taki... A, dobra, wywalę Grangera. Okej, okay, 142 tysiące. Pyk. Mamy sobie już standardowe jakieś dodatkowe malowanie. Pancerz możemy sobie ulepszyć. Nie wiem, czy będę tu chciał ulepszać. I tak, to pewnie musimy zbadać. No ale jak wiemy, że te pancerze niewiele nam tak naprawdę dają. Sprawdzone to zostało, że one są, bo są. To jest taki dodatkowy smaczek, wygląd głównie, nie? Ale zobaczcie, wcale nie jest to jakieś tam drogie, można sobie kupić. Pojazd wygląda ciekawiej. Tylko że z zewnątrz chyba nie będziemy nic widzieć w środku. One nie są jakieś tam opancerzone, tak myślę. Trzeba by było sprawdzić to w tym pojeździe. Możemy sobie ulepszyć. Zobaczcie, fajne to jest, naprawdę, że możemy sobie ulepszać pojeździk. Jak mało kasy. Będzie szybszy ponoć. Grille. Nawet to musimy sobie zbadać. O, shit! Co to jest? To już trochę chyba mam rzeczy pobadanych w takim razie, ale to mogę sobie zbadać w bunkrze jeszcze dodatkowo. To ciekawe, jaki jest ten taran wielki. Myślę, że to będzie coś konkretnego, ale ogromnym plusem jest to, że te ulepszenia nie są jakieś drogie. To jest spoko. Klaksony, ciężarówkowy standardowo, światełka, pyk. Nie możemy jakichś dodatkowych reflektorów zamontować chyba. Oznaczenia możemy sobie zmienić, jeśli by ktoś chciał. Mi na tym nie zależy jakoś specjalnie, bardziej zależy mi na kolorze. Tablica. Pyk. Mina zbliżeniowa. Oh shit, to jest niezłe. Tylko szkoda mi na to kasy. Serio. Miny zbliżeniowe są spoko, ale przydają się tak naprawdę w bardzo niewielu przypadkach. Naprawdę. Praktycznie mało kiedy. Jedyne mi, jako youtuberowi, by się te miny zbliżeniowe przydały wtedy, kiedy widzowie by za mną jeździli bez przerwy i nawet jakby mi powiedział, kurde, nie jeździcie za mną, bo nie chcę, bo już no, wjeżdżają mi w dupę, nie wiadomo co jeszcze, tak? Cały czas mnie tam psują, to oni nie dalej cały czas jeżdżą. No to wtedy te miny naprawdę mogą się przydać, a tylko wtedy. Okej, weźmiemy sobie jakiś jasno-szary
Konorek. Możemy sprzedać w ogóle ten pojazd, co jest bardzo ciekawe. Ale możemy go sprzedać za cenę ulepszenia, jeśli by ktoś chciał, no ja już w niego więcej władowałem. Tutaj możemy obniżyć, ale to nie ma sensu. Skrzynia biegu za 50 tysięcy. Turbo za 50 tysięcy. Broń. Moglibyśmy, no właśnie, i to też muszę sobie odblokować, bo ja tego jeszcze nie mam. Możemy sobie odblokować działko kaliber 7 mm, 7,6, czyli jakieś lepsze, czy obrotowe, czyli to byłby po prostu minigun. Wiemy jak to wygląda, bo już pewnie robiliście tę misję z dostarczaniem ładunków do swojego bunkru i wtedy mieliśmy w niektórych misjach właśnie technikany już w pełni uzbrojone. Koła możemy sobie wymienić na jakieś tam terenowe, jeśli by ktoś chciał. W sumie zobaczcie, te terenowe, te takie niestandardowe, chyba nawet fajniejsze są od tych standardowych 7000. Okej. Okay. Możemy sobie oczywiście, jakby ktoś chciał, założyć luksusowe, nie ma problemu. Proszę bardzo, to jest GTA, możecie robić co wam się podoba. Color cool. No, muszę powiedzieć wam, że mam do was trochę taki żal, dlatego że ostatnio sobie mało grałem w GTA i tak sobie myślałem, no kurczę, co ten Rockstar nic nie dodaje, żadnych biletunów nie dostaje na maila ani nic. A wy mi też w komentarzach nie pisaliście, że Lucek jest coś nowego i sprawdź w GTA. I ja nie sprawdzałem, bo myślałem, że rzeczywiście czegoś tam nie ma. Tutaj się okazuje, że parę nowych pojazdów się pojawiło. Możemy sobie dać limuzynowe szyby. Limuzynowe szyby w technikanie. Pozdro. Opuść mobilne centrum dowodzenia. No i mamy ulepszonego technikana. Proszę bardzo, nie mam tylko dział. Jestem ciekawy tego tarana tak naprawdę, jak to wygląda. I czy on będzie teraz dużo szybszy? Podejrzewam, że no, na pewno tam troszeczkę szybszy będzie, ale to nie będzie jakoś tam bardzo zauważalne i już zaczynam powoli żałować, że wydałem tyle hajsu na tunik osiągów, który no, bądź co bądź nie zwróci mi się za bardzo. No, no ale jest technikan i jego główną zaletą jest działko, na którym może być inny gracz, ale jak sobie wejdziemy na to działko, to ono też nie może strzelać jakoś bardzo do góry. Tak? Już pewnie z niego strzelaliście nieraz. Możliwe, że ulepszone jest jeszcze lepsze pod tym. A nie, czekaj. O shit. O shit. Kiedyś chyba nie można było tak do góry aż bardzo celować. O shit. Nie, no to sorry, zwracam honor. Możemy bardzo wysoko, jak na GTA, bardzo wysoko strzelać do góry. W takim razie. No i to działko standardowe, to wiecie jak w technikanie jest, nie? No trzeba długo postrzelać w pojazd, jak strzelamy w taki normalny punkt. A i jeszcze taka ciekawa rzecz w technikanie, taki smaczek, że jak obracamy działkiem, to ten pojazd też się tam rusza, nawet podczas jazdy. I gdy mamy cięższe działko zamontowane, no to ten technikan bardziej się buja podczas jazdy. I jest to wyczuwalne dla kierowcy. Czyli jak ktoś siedzi na tym działku i skręca szybko działkiem na lewo i prawo, to kierowca to odczuwa i wtedy samochodem buja leciutko. I to jest bardzo fajne. To jest taki dodatkowy smaczek. Inna sprawa jest też taka, że zobaczcie, w technikanie mamy teraz haczyk. I pod ten haczyk możemy doczepić sobie przyczepkę z działkiem przeciwlotniczym, czy tam baterią rakietową przeciwlotniczą. Ogólnie wiecie o co chodzi, o tą przyczepkę, no nie? Także to jest też dodatkowy plusik technikana, no i w zasadzie miny. Jak dla mnie technikan mniej się opłaca niż taka fantastyczna tampa, którą też będę sobie tuningował specjalnie dla was na odcinku. Dlatego, że do tampy możemy mieć działka, minigany na dachu, rakiety z przodu. Jeszcze właściwie chyba tylko rakiety zostały mi do odblokowania. Teraz mi się odblokowuje jakieś tam malowanie do pojazdów. I jak już zamontuję sobie te rakiety, to tylko tampą chyba będę jeździł wszędzie, bo to jest samochód niszczyciel. Nawet moim zdaniem lepszy od Ruinera 2000, dlatego że mamy tam te działko obrotowe, którym możemy niszczyć wszystko dookoła. Nie musimy wyciągać broni i strzelać przez szyby, tylko mamy dwa minigany na dachu i możemy rozpierdzielać. A ponoć te minigany są naprawdę bardzo dobre, także do robienia jakichś tam misji, czy przejmowania paczek, czegokolwiek. No ja nie mogę się doczekać, aż mi się odblokują te rakiety i zrobię sobie tampę na odcinku specjalnie dla was na maksa. A jeszcze troszeczkę muszę poczekać, aż mi się to wszystko odblokuje. No ale mam już technikana i plusik jest taki, że rzeczywiście mamy te pojazdy, tak jak będziemy mieli niedługo Insurgenta z działkiem, rzeczywiście możemy mieć te pojazdy już w garażu, są one nasze
Jeśli komuś brakuje miejsca w garażu, zawsze może sobie dokupić w biurze dodatkowe miejsca, chociaż to wszystko kosztuje. To tak mówię, że można sobie kupić to, można sobie kupić sram to, a wydaj kupę hajsu. Zobaczcie, ja ulepszyłem sobie teraz za 400 tysięcy, około 400 tysięcy, ulepszyłem sobie technikana, którym wiem, że nie będę za dużo jeździł, nie będę nim za dużo walczył, no bo fajnie jest mieć pojazd, który jest samowystarczalny, jak Tampa na przykład, nie? Nie zawsze mamy zgranego gracza do pomocy, który zawsze nam usiądzie na to działko i będzie napierniczał i grał z nami w kooperacji. Ja mam tyle łatwiej, bo jestem youtuberem, więc ze mną każdy chce grać. No ale ja rozumiem też takich normalnych graczy regularnych, którzy no nie mają znajomych, nie mają swojej ekipy, albo mają ekipę, ale jest niezgrana i nie każdy będzie chciał pomagać i strzelać z takiego działka. Natomiast jeśli ktoś ma zgraną ekipę i chce robić sobie różne misje, dostarczania i tak dalej, no to ten technikan może być naprawdę bardzo ciekawą opcją. Na pewno coś nowego, na pewno coś innego niż to, co mieliśmy do tej pory. Ale czy naprawdę jest to taka super fantastyczna zabawa? No to każdy musi z was sam ocenić, no bo każdy ma inny gust, każdy co innego lubi. Jak dla mnie technikan jest takim pojazdem, którego będę używał od czasu do czasu, żeby po prostu pograć czymś innym niż na przykład tymi pojazdami OP typu BWP albo właśnie wspomniana Tampa, której nie mogę się doczekać aż suninguje. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tej Tampy, chociaż chyba wszystko wyczerpałem, co mogłem powiedzieć, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!